Cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, dzisiaj ze mną Maciuś. Siema! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mining Simulator 2, ponieważ chcieliście więcej Mining Simulator 2, więc będziemy dzisiaj lecieć. Maciuś, możesz sobie lecieć, będziemy kopać. Będziemy więcej kopać i będziemy razem będziemy kopać? Więcej, na razie możesz kopać, bo ja muszę jeszcze się przejść do tej. A ty musisz jeszcze wykopać tego, ty musisz wykopać sobie ten milion bloków, a masz 12 tysięcy. Skąd to wiesz? Wiem, bo widzę oczywiście. Dziękuję za poprawienie mnie, ponieważ jestem głupolę i mówiliście, że kiedy to kliknę, to jest upgrade. Musiałem kliknąć po prostu upgrade w jednym świecie i było napisane, co potrzebuję. Więc no, ale jest jakiś nowy świat zimowy tego, więc mogę wejść i zobaczyć, co tu się dzieje w międzyczasie. Ile ja musiałem mieć bloków wykopanych, żeby do ciebie tam pójść? Oj, prezenty nawet. Milion. O. To jest trochę dużo, tak wiem. Trochę trzeba mieć wykopanych. Ale ja wracam do ciebie, ponieważ potrzebuję kupić tego. Potrzebuję zrobić upgrade na drugi poziom. I muszę, muszę zdobyć 40 mytrilu i 40 fire shardów. I nie mogę też sprzedać w tym czasie. Posłuchaj, ja muszę sam wykopywać ze względu na to, że ty mi tylko przeszkadzasz. A ja ci przeszkadzam? I ja wtedy nie mogę levelować tutaj. Aha! Tak. No to dobrze wiedzieć, że ja ci przeszkadzam, no. Tak, idę teraz na inne, idę wybrać trzecią mapę, bo mój kill-off jest za dobry. A, twój kill-off jest za dobry. Rozumiem wszystko. Jest za bardzo, tutaj już wykopał, ale rozumiem, nie ma opcji, wszystko, że będę kopać i tak kopać. Rozumiem, nie, wszystko. Tu jest za słaby mój kill-off. Mój kill-off jest za dobry. Ja się zastanawiam teraz skrzyna. Tak, nie mogę wejść na sell, mogę wziąć na coin chesta na pewno, jeśli... Wow, tyle co nic. Surface to nie będzie od razu sprzedaż. Dobra, nie będzie sprzedaż. Więc pójdę sobie do, The Underworld. O tak. A! Ktoś tu coś już kopie. Co najmniej 20 tysięcy bloków. Ej, to jest easy. To jest easy, no łatwiutkie totalnie. Idę do Frozen Deep, bo mamy teraz zimę. Nie ma zimy. Żadnej zimy nie ma. Mam zimę. Jest wszystko stabilnie i spokojnie, proszę pana, ok? Wszystko stabilnie. A to jest różnica, jak ja wykopię złoto i coś innego? Jeszcze raz? Jak złoto na ścianie jest, to jest jakaś różnica, jak ja to będę kopać? No jak wykopiesz, to wartość jest na dole, widzisz. Na dole jest napisane, jaka jest wartość tego. Dobra. No. I musisz patrzeć na wartość, jak jest większa wartość, to po prostu wykupujesz to z większą wartością. Ja teraz na przykład mam za zadanie wykopać 20 mitrilu, jakiś tam fire shardów, super innych pierdół i muszę to po prostu zbierać, nie mogę tego sprzedawać. To jest taka kwestia, nie? No. Kumam, tu za 300 mam. Chwilę, jestem głupolem. Co jest? Jestem totalnym głupolem, bo przecież ja muszę pójść, muszę sprzedać, bo muszę najpierw zbierać biliony. A ja nie mam na razie bilionów, muszę jeszcze... A, tu jest skrzynka. Biliony aż musisz wykopać? Aż biliony muszę wykopać, tak. O kurde, dużo. Bo tam jest chyba 2 biliony, czy coś, to ja tam mówię, a dobra, to już zaczniemy to zadanie, to nie jest takie ciężkie, proszę bardzo, a tu... Well, nie. Potrzebuję 2 biliony. Mitrile, Chromite, Larimar, nie wiem czym to jest, i Fire Shard. Zakładam, że Larimar będzie czymś na samym dole, więc no, a mogę też kupić pieniądze. Karmelek, ty 1, 2, 3 ma 1 milion bloków. No ej, no jak tutaj się siedzi i się tyle gra. Super lucky big earner. Increase all by... Mogę zwiększyć trochę moje przychody, wiesz? Aha. Ile ja mam? 17 tysięcy. Dobra, ja wiem co ja muszę zrobić. Ja wiem co ja muszę zrobić. To będzie ogromny zakup, ale ja to robię. Jest moja kosa, pokazana nie jest, ale na pewno nie jest lepsza od tej. 4,5 tysiąca na 2 tysiące, dobra, zobaczmy. Gir. To. Gir? Jak nogi? Giry. Mogę kupić giry. O Boże, co ja robię ze swoim życiem? 18 tysięcy. O Boże. Kody nie. Maciuś, kody nie. Kupiłem. Sklep. Co kupiłeś? Kupiłem kosę. Za co? Za robuxy. Ile? Jaką kosę kupiłeś i za ile? Tylko kilka robuxów wydałem. 3,5 kafla wydałeś robuxów? Nie. Tak? Nie.
Powiedz uczciwie, tak? Powiem uczciwie, że nie powiem. Nie wierzę w siebie. Jeszcze nie. Kupiłem nieskończony plecak za jakieś tam 800? Robuxów? Mhm. No, jakieś tam takie skromne po prostu okay. Liczby były. Nie, ja myślę, że widzowie muszą lajkować, subskrybować się i to nie, no to są takie kanału muszę ci włączyć. Skromne ilości, tak. O, powiem ci, przeginasz pałę. No ej, no bo tak jest, no. Masakra. Co mam ci powiedzieć, no ale... muszę wykopać pieniądze, no. A jestem już zadowolony, bo ja już mogę iść do kolejnej mapy i odblokować skrzynkę chyba z pieniędzmi. The Under coś tam. Tu za 20 tysięcy tutaj było trzeba wykopać tych bloczków. Było coś takiego? No 11 milionów mam pieniążków. A co mi dają monety? No jak, no za monety kupujesz kolejne upgrade'y, kolejne kill-offy i kolejne plecaki. No ja mam teraz takie bloki po... No pety by się minimalnie lepsze przydały. Siema gościu. Siema. Siema. Nie no, ja z kimś sobie tutaj kopię. No, tak to po prostu wychodzi, wiesz. Ale dobra, jak... tutaj wszystko więcej jest za Robuxów niż to. No, za Robuxy, tak. Znaczy są za Robuxy rzeczy, ale są też nie za Robuxy rzeczy. No, ale ja chodzi? Tak naprawdę nie mogę nic zrobić tutaj już więcej. Nie no, możesz. Czemu nie? No co? No nie. No a czemu nie? Ulep sobie narzędzia i plecaki tutaj. Dobra, podchodzę. No. Narzędzia. No. Wyposażony. Mam wyposażony łopatę i na tym koniec. No, ale musisz sobie kupić kolejną łopatę. No już kupiłem najnowszą, którą mogłem wybrać. Najlepszą masz, jaka tam jest dostępna, tak? Tak. No to, 45 minut, 14 minut, no to, no to teraz idziesz na górze z tego, co pamiętam. Musisz iść do tej... drugiej strefy. Co mnie tu uciszasz? Co jakiś? A czemu do drugiej strefy? No bo na górze masz skrzynki i masz sklepy, widzisz? Są dolarki takie na górze, jak masz napisane. Widzisz to czy nie? Nie. Może nie jesteś w kopalni. Wejdź sobie do drugiej strefy. Tam, tą, którą odblokowałeś. Druga strefa i tam powinieneś mieć sklep. Ale ja mam więcej stref. Ja mam wszystkie strefy. No dobra, ale w drugiej jeszcze nie byłeś kupować chyba, tak? No nie. No to idź do drugiej i zobacz, czy masz coś lepszego do kupienia. No nie, że tutaj mogłem kupić coś lepszego, no. Dlaczego ty mi nie mówisz takich rzeczy? Jeszcze moja wina, no! Normalnie! No chłopie, ja kupuję na pierwszej mapie i się później dziwię, że mi nie idzie. Nice. Nie, to nie jest moja wina, to jest twoja wina, że nie patrzysz, co kupujesz i co robisz. Ja idę na dalej, trzecią mogę w ogóle. Na trzeciej nie ma, na czwartej potem jest dopiero sklep. No to idę na czwartą. To idź na czwartą, no, ja ci nie ale mówię. Najgorsze... Czwarta. A na piątej jest coś? Nie, na piątej jest skrzynka. A na szóstej? Na raz, dwa, trzy. Na szóstej też jest skrzynka, tylko z gemami. China number one! China. China number one! Ja na razie zbieram pieniądze, ci powiem. Cały czas hajsie zbieram. Jestem już zadowolony, bo mam piłę. Teraz... Teraz możesz kopać i ciąć, tak? No. No, bardzo dobrze. To się cieszę. Zadowolony teraz jestem. Takie... O, teraz mogę kopać dopiero. O, ale teraz szybciutko kopię. No. I daję radę z tym ale, wszystkim. Ale kurde. Jak szybko muszę sprzedać teraz robić. I teraz jeszcze raz. Tak. O, co to jest? To jest Larim. A, czyli to się tu respi. A, tylko że rzadko, bo to pierwszy raz spotkałem tylko dopiero. Tylko plecak Infinity by się przydał. Przydałby się. Ile on kosztuje? I przydaje, że się przyznaje. On kosztuje 800 Robuxów. Ale na przykład ja miałem taki plecak, który miał 500 tysięcy miejsca. Kupiłem go za normalne pieniądze i był spoko. Tak realnie. Dobra. Miał 500 tysięcy miejsca, nie wiem, dobra, który to tam był. Ile wykopałeś bloków? 24 tysiące. Jeszcze minimalnie więcej potrzebujesz, wiesz? No tak. Mini trochę. Minimalnie, więcej. Dosłownie minimalnie. Mini. Patrz, ja mam prawie tyle samo pieniędzy, tylko że ty masz M, a ja mam B. To prawie żadna różnica, nie? Tak. No wiesz, no tak to jest. To jest żadna różnica. No i się nie poddajesz, przynajmniej bardzo dobrze, kurde, proszę bardzo. Ja zaraz 1,5 miliona bloków wykopane kolejne. Dobra, czas sprzedać. Czy będę już miał 2 miliony? Jeszcze nie! O kurde, to ja ci powiem, że to jest drogie to. O, to jak księga myszka. Zbieranie? O, to jest oszukane. To nie jest oszukane, co tam niby jest oszukane? A nie mogę już tak wysoko, dobra, ale tutaj mogę. Że patrzę się zasięg piły. Gdzie? No i co z tego? Gdzie indziej. No i patrzę się jak szmaragdy. Patrzę się jak szmaragdy. Bardzo, bardzo dobrze, cieszę się twoim.
szczęście, że sobie szmaragdy kopiesz. Ale widzę 27, to teraz nie kopiesz, bo widzę, że nie leci ci tego w górę. Statystyka. Jak nie leci? O, teraz leci, no, teraz kopie, chłop, się rozpędził. Cały czas kopie. Tak. A nie, no to u mnie zwiesiło się na moment, jak, jeśli chodzi o twoje kopanie oczywiście. O, ja mam tak, to 30 już. To cyk, cyk, cyk. Tylko muszę co chwilę sprzedaj robić. Ja ci powiem, że na drugi świat to będzie ciężko się dostać, szczerze mówiąc. A ile w ogóle trzeba było, żeby przenieść się na świat z handlem? Nie pamiętam. Tradę? A nie, mogę już robić trady. Uuu, kurne. To by było kozackie, szczerze mówiąc. A nie, bo to od miliona były trady. To jakbyś miał milion, to mógłbym ci dać jakiegoś trada. Dobra. Nas nie dogoniat. Nas nie. Ja muszę 40 teraz jednych kryształów zebrać, 40 drugich kryształów, 5 jakichś jeszcze innych kryształów, więc... A ja pójdę do czwartego świata, wiesz, bo jednak ten trzeci jest za słaby. Uuu, to już mówisz nie, tak na bogato. Nie, czwarty nie. Jednak czwarty nie. Mogę wrócić z powrotem. Jednak za wolno. Wiesz, no ogólnie tych takich ród z jakimiś tam większymi wartościami nie jest aż tak dużo, nie? Więc ja na przykład idę w strategię, że kopię głównie po prostu ten piasek cały, nie? Bo jak wykopiesz 10 tysięcy piasku, to w teorii masz 10 tysięcy monet, tam jeszcze masz mnożniki za sprzedaż otwieram i tak dalej, więc za 1,5 miliona. No. Pyk, dobra, super gąsienica. No i pamiętaj, że jak na przykład masz tam te bloki, które mają, nie wiem, 2000 wytrzymałości do wykopywania, to na przykład te bloki, które masz, te, które są więcej warte, często możesz wykopać szybciej, jeśli są trochę mniej warte, albo wolniej, kiedy są więcej warte. No. To tak w gwoli przypomnienia oczywiście. Kurde, powiem ci, że mam taki throwback strasznie do przeszłości, jak grałem w tą gierkę, tylko w pierwszą część, jak siedziałem i właśnie patrzyłem się tylko, jak te bloki się rozpadają i tak, taka hipnoza normalnie. Grałeś tak długo? Co? Grałeś tak długo i przeszedłeś w pierwszej części wszystko? Całe plansze i wszystko? Nie wiem, czy grałem we wszystko, w sensie, czy miałem tam maksymalne rzeczy blokowane. Na pewno miałem najlepszy kill off, bo kupiłem go za Robuxy. Więc no, na pewno miałem nieskończony plecak, bo kupiłem go za Robuxy. Ale czy odblokowałem wszystkie możliwe, nie wiem, piętra i tak dalej? Nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale to nie jest pay to win, nie? Znaczy nie, no możesz, znaczy nie osiągniesz na pewno tych samych rzeczy za darmo, tak? No, bo nie wiem, no. Czy możesz mieć na przykład, nawet jeśli byś miał nie wiadomo ile pieniędzy i reberów, nie wiem, czy jesteś w stanie posiadać na przykład tą samą kosę co ja, czyli na przykład mieć te same statystyki na niej. No ciekawe. Może są na przykład, wiesz, ta ma na przykład bardzo dużo siły, a trochę mniej ma na przykład speeda. To może na przykład najlepsza broń ma więcej speeda, a mniej siły. W teorii wychodzi na to samo, ale są inne statystyki. Ciężko mi stwierdzić. Ciężko mi stwierdzić naprawdę w tym momencie. Nie, no u mnie już zaczyna się gites robić, nie? Tak spokojnie, tak no, jeszcze... No już 100 tysięcy, kurde. Jeszcze z godzinę i milion wbije. milion wbije. Nie no, tak jest, no jakby nie patrzeć, po to robią te gry, żeby siedzieć na nich, nie? I farmić. No i tutaj ja też, widzisz, teraz chcę się przedostać na drugą krainę, to nie jest tak łatwo, że sobie, nie wiem, trochę poskaczę po chmurkach, czy sobie, nie wiem, przekopię się jeszcze niżej, tylko muszę zdecydowanie posiedzieć i, wiesz, pozbierać surowce no i wykorzystać je, ale żeby cokolwiek zrobić. Ale powiedz mi jedno, nie? Bo ty ile teraz potrzebujesz, żeby dostać się do kolejnej mapy? Potrzebuję 2 biliony i potrzebuję różnych rud, czyli tych rud, które tutaj się wykopuje, jak właśnie te rubiny, szafiry i tak dalej. Nie, że rudę, że rodą dziewczynę na przykład, tylko no. Posiadam pieniądze, fire shardy, potrzebuję chromaita i myfrila. A mogę zobaczyć, jakie mam ilości tego w plecaku? Chyba nie mogę zobaczyć, ile tego... A może jako items? Ores? Myszka mi się będzie psuła szybciej. Jeden chromit i 2 mitrile, ty, już mało mi brakuje. Nie wiem, co to jest, a po polsku? Mitril i chromit? No. Okej. No. Zrozumiałeś wszystko? No, ja też zrozumiałem wszystko. Mitril i coś tam, dobra, po drodze, spoko. Po drodze są, więc ja sobie tu wykopię zaraz. O, albo nie wykopię. O, dobra, jestem w stanie wykopać. Jeden mitril, drugi mitril i jeszcze potrzebuję chromit. W takim razie idę, zobaczę, czy odblokuję drugą strefę. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Uważaj, jesteś gotów? Czy jesteś górniczy... gotów? No. Uwaga, druga strefa. Upgrade. Jest! Druga strefa! Woo! Udało się? Udało się, tak. I jeszcze nie straciłem reszty rzeczy. Mogę je sprzedać. Gdzie jest sell? Tu jest sell. Sell. I dostałem tam... Czemu nie dostałem dzwonków? Co jest? Mogę... Aha, bo są jakieś rakietowe, ale się nałożyło jedno na drugie. Rozumiem wszystko. Mam za 250 tysięcy jajko do kupienia. Jak ty tam sobie w ogóle radzisz? Prawie 200 tysięcy, ty no, szalony jesteś.
No, ale jeszcze trochę brakuje. Dobra, ja jeszcze kupuję jajko jedno. Jak coś, to oddam tobie tego peta. Nie wiem, czy teraz będzie spokojnie. Sensowny, ale, teraz, ale no. Tak, ja pójdę do innego sklepu. Na czwartym mówisz, tak? Na czwartym był, tak jest. Czy piątym? Na czwartym. Na czwartym był. Dobra, mam pety. To jest 125, 140, 200 coś. Okej, to w takim razie lądujesz do mojego ekwipunku. A mogę mieć więcej petów? Za 1000 Robuxów! Jeśli będziecie chcieli kolejny odcinek, to mówcie oczywiście w sekcji komentarzy, a postaram się oczywiście taki zrobić. Dobrze. Która dziura jest głębsza? Ta? Czy ta? Twoja! Ale punchline! Proszę pana, jaki punchline tu poleciał? Musiało polecieć, musiało. Sewer chest. Tutaj, nie wiem, ta dziura chyba? Powiem ci, że chyba na drugiej strefie... A, jednak muszę trochę kopać. Muszę trochę kopać jednak. 40 kastoka. Uranium. Dobra. I tu chyba będzie ta sama zasada, że będę musiał przekopać się do kolei... W sensie muszę się też przekopać, ale na drugiej mapie są 4 strefy, co ciekawe. Więc musisz się przekopać do tych stref i jak już się... Co to jest? Litium jakieś? Dobra, niech będzie. Jak się przekopiesz do tych stref, no. To tak samo pewnie trzeba będzie uzbierać jakieś inne surowce, które tu są dostępne, żeby móc znowu się przenieść na trzecią mapę. Tak zakładam przynajmniej. Dobra, auto tego trzeba ustawić. Auto, w sensie samochód? O nie, to są większe blo... Dobra, i tak na dwa razy je kopię, to nice. Nie ma problemu. Ja się dokopię do drugiej strefy, ci powiem, nawet. Nawet jakoś mi się uda, mi się wydaje. Dokopać do drugiej strefy. Na pierwszej jest skrzynka, na drugiej mapie. Ale no jak tych map jest chyba tu 3 czy 4, to powiem ci, że trochę czasu zajmie zrobienie wszystkich realnie. No, na pewno. Kurde, będzie co robić, będzie co robić. Także jeśli chcecie oglądać kolejne odcinki, dajcie znać oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście link do Maciusia też macie w opisie, jeśli chcecie obejrzeć u niego odcinek z jego perspektywy, albo inne odcinki z Robloxa jak najbardziej. Tak, chcę. Tak, mówisz już głosem kogoś, tak? Okej, rozumiem wszystko. Nie, to nie ja. Jezu, ale słychać po twoim głosie już takie... Aż zmieniasz, kurde. Nieprawda, to nie ja. Uwaga, ja teraz, teraz chwila, żeby pokazać, że Maciej jest prawdziwym i poważnym człowiekiem. Powiedz coś teraz takim, jakbyś chciał takim, wiesz, takim bardzo, bardzo głębokim głosem. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Maciek próbuje kopać koparką. Jaką koparką? Mówisz, masz się jakąś piłę czy coś. Ja mam piłę mechaniczną. Ale kopiesz koparką. No to koparką. Inaczej, w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Maciek będzie kopać koparką piłą. Koparką piłą, no, nie no, super ci to wyszło, super. Istnieje coś takiego w ogóle? Koparka piła? Nie mam pojęcia. Inaczej, ja się nie spotkałem, ale nie neguję tego, że jest szansa, że coś takiego będzie istnieć, okej? Okay? Już wiele rzeczy nie wierzyłem, że będzie istniało i wiele rzeczy istniało. Nożyczkami mogę kopać. Jeśli chcesz, to możesz i nożyczkami, żaden problem. Czy ja się dokopuję? Łooo! Kolejna... A, tu nikt nie kopał akurat, no dobra. Sprzedaję. Dawa ci moje pieniądze. Dalej mam 0. Czy to jest bug? Nie wiem. A po co mi diamenty w ogóle? Szmaragdy. Czy to mogę wykorzystać? Dostałem 139 milionów. Szczęście, increase up. Czy jestem w stanie to otworzyć? Jestem w stanie! Nie mam tych pieniędzy fizycznie, bo ich nie widzę, ale mogę... O, rzadki Nebula Golem. Czy to dobrze? Nie. 135. To jest trochę lepsze niż to. W sensie nie, mówiliście też o poziomach, ale no. 142, 72. 142, 72, ale to ten będzie lepszy. W takim razie ciebie ściągamy niestety. Pan Nebula Dragon będzie lepszy. Da. Nebula Dragon. O, mogę jeszcze jedno kupić. To kupuję. O, Nebula Bunny. To nie będzie dobry. O, kolejny mogę kupić. Dobra, to kupuję. Nie, dobra, to muszę sprzedać jednak. Wrócę na czwartą. Dostałem epika. 230, 180. Nie wiem, ludzie by się nie cieszyli, jakby dostali epika. Jajeczko. Za półtorej. Unequip. Equip. A nie, tutaj mogę więcej. Chwila, a ten będzie miał więcej? 225, 135. Na dwa. Powinien mieć, więc tego chyba zdejmę, a tego założę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, ale co ja chciałem jeszcze zrobić? Chciałem pójść na górę. Chciałem zobaczyć tutaj... 45 milionów. Chciałem zobaczyć jajka. Ile masz? 256 tysięcy, ty no to lecisz już teraz w tym momencie, kurde. Nie, na razie się zatrzymałem, bo zastanawiam się nad jajkiem, które kupować.
10 milionów, dobra. A, tu jest 1 kilo tylko do kupienia na tej nowej mapie. Za 450 milionów, ale tych innych monet. Rebirth to unlock. Nie, aha! Rebirth, wiesz co daje Rebirth? Na Rebirth musisz mieć tylko 400 milionów. Tylko 400 milionów. I dostajesz jakieś tam, dostajesz jakieś gemy i dostajesz mnożnik pieniędzy, wiesz razy ile? Nie. Razy 10. Więc jak teraz uzbierasz sobie na przykład 400 milionów, to możesz sobie zresetować i będziesz miał tego. I niektórzy mają tam chore ilości rebirthów. Ale dobra, milionów. Ja zawsze grałem na zasadzie, że nie potrzebuję rebirthów, więc nie będę potrzebował rebirthów. Gdzie jest w ogóle? Tu jest. Elo, zostawiam bombę. A teraz inwentory, przedmioty. Teleport. Zwiększające. Dobra, wróciłem na podstawową planszę. Podobno gemy też się przydadzą do czego? Achievementy mogę... Zobaczmy, co dostaniemy. Co dostaniesz za pieniądze? Co za rzeczy dostaniesz? O, gemy, dobrze, bardzo dużo gemy. Wspaniałe gemy. Przedmioty, zwierzątka. Ktoś chce się ze mną wymieniać, jasne. Mam dla ciebie... byka. Co? 43 tysiące? Co jest? Dobra, co jest? Halo? Kseo albo Sfacek, ciężko stwierdzić. Dziękuję serdecznie za peta, ponieważ otrzymałem peta, tylko jest lekko przewalony. Jeszcze jest dobry? Tak, tak zwany lekko przewalony. Okej. Okay. Ponieważ inaczej, mój obecnie najmocniejszy pet, tak, miał kopanie plus 500, monety plus 400, no i powiedzmy tyle, tak? Aha, ten dobra. Pet ma monety razy 43 tysiące i kopanie razy 43 tysiące. Więc Spacek, dziękuję ślicznie. Wiesz co, ja nawet taki plecak nie mam. W sensie ja i tak mam, ale to nie daje... Nie, chwila, to daje miejsce? Nie, nie daje miejsca. A, że takiego... No, okej, okay, dobra, zrozumiałem. Lol. Mnożnik razy... Aha, i to jeszcze do levelowania jest, tak? Okej, okay, dziękuję. Jezu. Grubo. Idę przetestować moje kopanie! Woo! Dobra. O Jezus. Teraz to będzie kopane, kurde, nie ma co. Teraz zobaczmy moje kopanie. A, to ja wykopałem tą jedną dziurę. O kurde, mogę tu nie skakać, ale no dobra, trudno. Aha! Okej. Okay. Zadowolony? Kopię wszystko na hita. Okay. Na hita. To ja mam za to pandę. O co chodzi? Co to jest? To jest pokazywanie? No ładne macie pety, muszę przyznać. Łąka, co? Okej. Słuchaj, bo jest taka kwestia. Dostałem nowe pety. Dobra. I też mają razy 30 coś tysięcy. Okej. Okay. I wydaje mi się, że to jest... Kolejny trade dostaję. Nie wierzę w to. O Jezus. Mój mózg, moja głowa pęka w tym momencie. Nie, no to dobrze, będziesz co? Miał bardzo Jolly dobre Dual łatwienie. Corn, co to... Co to jest? What the... Razy 77 tysięcy! Co to jest? Co to jest? Source... Co to jest source? Wygląda jak dziwny vampiro pingwin. Okej. Dziękuję również Anciszek. Dziękuję za pety. K***a, nie zasługuję na nie, jestem kupolem. Które jest lepsze? To jest lepsze, czy to jest? 64, 4... A, bo to na różne te, na różne klocki i eventy. Dobra, załóżmy trzy takie same. A nie, chwila, te będą lepsze, bo te mają jeszcze poziom do wbicia, tak? Dobra, jak nie, to mnie pobijcie w sekcji komentarzy, bo jestem po prostu gnomem. Mam założone trzy pety, czaisz ten motyw? Ale jakiej mocy? Takiej mocy, że się przebijam przez piętra jak szalony. Okej. Wszystko kopię na hita, aż się boję, jaki mam mnożnik. A nie, i tak nie zobaczę, jaki mam mnożnik pieniędzy, bo przecież mi się zepsuł. Więc nie jestem w stanie nawet tego zobaczyć. Dobra, zobaczmy, jak dużą moc to ma. Dobra, pójdźmy sobie na sprzedaż. I tak nie dostanę pewnie nic. No dobra, nie dostanę i tak nic. Dobra, to chwila, gdzie... Surface, gdzie ja polazłem w ogóle?
Wracam do ciebie w takim razie. Pójdę sobie chwilę pokopię. Chwilkę. Tak skromnie sobie pokopiemy. Tak, wracam do ciebie. A jak możesz iść do mnie, jak nie wiesz, gdzie jestem? Oczywiście jeszcze powinienem napisać dziękuję. O, dziękuję. Jak ty możesz iść do mnie, jak ty nie wiesz, gdzie ja jestem? No, ja normalnie, ja mam śledzenie. Nie możesz mieć śledzenia, bo jestem śledziem. Nie możesz. O, masz 400 tysięcy już. Nice. Dobra. Tak, ale to jest. Krystian leci na dół jak coś. Krystian robi lot swojego życia. I będzie sprawdzał, jak szybko jest w stanie kopać, albo raczej ile jest w stanie zrobić, bo tu mu się pieniądze nie bagują. Uważaj, mam 1,65 biliona, nie? Dobra. Biliona. Wykopuję kilka poziomów. Tam uzbieram milion. Uzbieram milion wykopanych tych bloków, okej? Okay? Milion. To nie zajmie długo, bo tu są bloki po 10 tysięcy. Jestem w stanie przewiercić się przez nie przez moment. Ale no. Wcześniej za około 1,5 miliona dostawałem tam, nie wiem, 0,6 biliona. Nie? No. 0,6 biliona jakoś dostawałem. Teraz wykopałem milion w tym momencie i mam 1,65 biliona. Idę sprzedać. Sprzedaję. I mam 261 bilionów. Aha! Rozumiem. Dobra, to jest... dziękuję serdecznie. Porąbane. Dziękuję. O, siema Maciuś, akurat widzę, przyszedłeś. Gdzie? A, siema. Słuchaj, myślę, że to jest wystarczające, jeśli chodzi o ilość kopania. Ty coś odblokowałeś, ja coś odblokowałem. Teraz musimy ci dobić milion, dostaniesz jakieś pety ode mnie i będziemy frunąć. Kopać jeszcze lecieć dalej. Nie, i co tylko. Nie. Tak jest. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i cześć. Siema.